chciałabym ci powiedzieć, że masz się trzymać ode mnie 91 metrów. Tylko jurysdykcja amerykańska. Zmieniłaś to. Tak, zmieniłam. Dlatego, że ojciec stosował przemoc domową i w Stanach przemoc domowa byś był aresztowany za przemoc domową w Stanach. Wiesz, że kumałaś. A w ogóle chciałabym ci powiedzieć, że masz się trzymać ode mnie 91 metrów. Tylko jurysdykcja amerykańska. W Polsce nie obowiązuje. Ale... Nie, nieprawda. Obowiązuje wszędzie na świecie. Nie obowiązuje Stanów Zjednoczonych i ty też nie jesteś. Mimo, że chciałabyś być. Nie jesteś Amerykanką. Natomiast to jest tylko czasowe zabezpieczenie. Robisz Weronika, czasowe zabezpieczenie nie. Przed prasą. Nie. Ty mówisz, że nie chcesz. Mówisz, że nie chcesz. Kiedy zobaczyć dziecko? Z prasą, a teraz kiedy robisz dziecko? Wielką. Kiedy będę zobaczyć dziecko? Możemy się z tym skontaktować, ale nie za pośrednictwem prasy? Rozumiem, że zobowiązałeś się wobec prasy, żeby na razie jedyne, co mi napisałeś w mailach, to, że złożyłeś pozew i wniosek nie po to wcale, żeby mieć kontakt ze swoją córką, pokaż tylko maila po to, żeby. Tak, pokaż ten dokładnie. Maila po to, żeby się wybielić w prasie. Pokaż ten mail. Ja mam ten mail. My rozmawiamy, kiedy ja zobaczę się z moim dzieckiem. Pan nie jest w stanie. Pan się nie zajmuje moim dzieckiem. Proszę pokazać mi wniosek sądowy, to jest ten podwaliony prawny, który mam powiedzieć. Decyzję. Jugielski, który kłamał w wywiadzie, kiedy mówił, że ma czworo dzieci i najstarsze ma 11 lat, to już jest najlepszym przykładem, że w mediach kłamie na temat swoich dzieci i kontaktu z Weinsteinem. Ty kłamałaś, że nie masz kontaktu z Weinsteinem, Barbara.